his mouth. 1, 2, 3. Sportowa energia. Witamy Was po raz kolejny w audycji Sportowa Energia na antenie Radia Pryzmat. Naszym gościem będzie pan Sławomir Fritz. Dzień dobry, witam słuchaczy. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, który można nazwać najgorętszym w ubiegłym sezonie zimowym. Otóż będziemy rozmawiać o morsowaniu. Czy właśnie określenie mors jest popularne tylko wśród osób, które nie znają się na tym sporcie, czy również tak się nawzajem określacie? To znaczy, to jest tak, że określenie mors jest popularne wśród tych, którzy się zamaczają zimą w wodzie. Tylko w Polsce i w naszym rejonie geograficznym jest to popularne określenie mors. Okazuje się, że na przykład w Finlandii nazywają się takie osoby fokami, a w Kanadzie na przykład niedźwiedziami polarnymi. Ale wydaje mi się, że mors jest szybsze do wymówienia. Jestem niedźwiedziem polarnym, jest trochę dłuższe niż jestem morsem, więc także w Polsce się przyjęło mors, no i my po prostu morsujemy. Jak się zaczęła pana przygoda z morsowaniem? Moja przygoda z morsowaniem zaczęła się tak dosyć dziwnie, ponieważ zaczęła się od sauny. Ja chodzę z kolegami na saunę i pewnego razu mój kolega Marcin zaproponował, że skoro już chodzimy na saunę, gdzie jesteśmy przy temperaturze powyżej 100 stopni, to może pójdziemy w drugą stronę mocy, tam gdzie jest koło zera, a nawet i minus. No i tak rzucił taką propozycję w okolicach listopada, no i stwierdziliśmy, że fajny pomysł, dlaczego nie. Poszliśmy sobie od razu na morsowanie, nawet nie wiedząc, że to jest tak popularne, dopiero potem zobaczyliśmy, że w zasadzie wszyscy nagle morsują, a my po prostu tak poszliśmy zupełnie poza Facebookiem, można powiedzieć, także zupełnie oddolna inicjatywa, bez żadnego wrzucania filmików na Facebooka, ani na inne portale. Po prostu postanowiliśmy się sprawdzić, że jak już jesteśmy na saunie, to żeby tak sobie spróbować jeszcze w drugą stronę pójść. No i tak to się zaczęło i tak trwa w sumie do tej pory. Czy ważne jest takie powolne dostosowywanie się do zmian temperatury, do tego, że temperatura wraz z biegiem roku zmniejsza się? Czy nie ma różnicy, czy ktoś rozpocznie na przykład właśnie w listopadzie, a już stricte w grudniu czy styczniu, kiedy ta temperatura jest najniższa? Znaczy, wydaje mi się, że to wszystko zależy od człowieka i od jego odporności psychicznej i fizycznej na chłód, na zimno. Bo ja na przykład uprawiam troszkę sportów i w zasadzie ja poszedłem od razu z biegu na morsowanie, wszedłem od razu, a kolega na przykład przez tydzień wcześniej sobie brał zimne prysznice, czego ja bym na przykład nie robił, bo by mi było za zimno. Ja stwierdziłem, że nie ma co się przyzwyczajać, po prostu trzeba przyjść i wejść, tak zadaniowo. Na czym to właściwie polega tak już bardziej profesjonalnie? Jak to dokładnie wygląda? Morsowanie polega na tym po prostu, że wchodzi się do tej chłodnej wody i jest kilka szkół morsowania. Większość ludzi zanurza się tylko do poziomu szyi, nie zanurzając rąk, prawda? Ani nie zanurzając głowy, a jednocześnie inne osoby zanurzają na przykład głowę albo też ręce, więc to po prostu zależy od tego, co ludzie chcą zrobić, a jednocześnie czy na przykład też psychicznie są nastawieni na to, że na przykład zanurzają ręce. Po prostu zwykle palce u rąk i u nóg jest bardzo zimno w czasie morsowania, więc to zależy od tego. Ja na przykład nie zanurzam rąk, ale zanurzam czasami głowy. No to tak po prostu indywidualnie jest. Jak wygląda taka uogólniona pojedyncza sesja morsowania? Jak się to na przykład rozkłada w czasie? Po przyjściu nad aktem wodny należy się odrobinę chociaż rozgrzać, tak powiedzmy, jakieś kilka kłonów, może jakieś ruchy ramionami, jakaś krótka przebieżka. Są też tacy, którzy po prostu się rozbierają i od razu wchodzą do wody. Później się wchodzi do tej wody. Najlepiej wyjść od razu, nie myśląc nad tym, że mi zimno. Po prostu zanurzyć się, najlepiej po prostu byłoby być w takim miejscu, gdzie po dwóch krokach jest już w zasadzie człowiek zanurzony. Tak, żeby nie myślał, że mu zimno. No i zwykle to morsowanie do 5 minut jest podobno właśnie wskazane. Powyżej 5 minut już zaczynają się takie lekkie drgawki, ale wiadomo, że Polacy, jak to Polacy, idą zawsze na rekordy, czasami dostają 10 minut, powyżej 10 już chyba nie, ale raczej tak podchodzą do tego, a ja będę dłużej i pokażę innym, prawda? Tak mi się wydaje. Jak to wygląda w kwestii sprzętu? Czy jest jakiś niezbędny ekwipunek takiego morsa? Oczywiście wiadomo, że można sobie kupić takie specjalne rękawiczki, które ochraniają pal, specjalne pantofelki do wody. Teraz to wszystko, wiadomo, można kupić, bo to też jest interes biznes. Ja po prostu mam zwykłe pantofle takie plastikowe, żeby się nie urazić o kamień i wchodzę normalnie bez żadnego takiego specjalnego sprzętu w normalnych kąpielówkach takich jak na bazen, bo jak sobie człowiek założy rękawiczki takie, które mu chronią palce, no to będzie miał mniej tych bodźców, a właśnie po to się wchodzi do wody, żeby szczypało. Ja osobiście nie miałem przyjemności morsować i właśnie chodzi mi o to, czy to rzeczywiście może być przyjemne. To jest ogólnie
ogólnie przyjemne, tylko właśnie trzeba przyjść z takim nastawieniem, że to będzie przyjemne. To jest pierwsza rzecz. A po drugie jest też bardzo duży wpływ pogody, ponieważ na przykład jak jest wiatr, po prostu wiatr strasznie wychładza, więc czasami nawet lepiej się zanurzyć głębiej pod samą szyję, żeby ten wiatr właśnie nie przelatywał po ciele. Wszystko jest tylko kwestią psychiczną. Jak się człowiek dobrze nastawi, to mu będzie ciepło. Jakie są pana zdaniem największe korzyści właśnie z morsowania? Być może się obrażą tam niektóre osoby z klubów, ale wydaje mi się, że morsowanie to jest sportem totalnie amatorskim, że tutaj w zasadzie każdy jest amatorem, bo to po prostu tylko się rzeczywiście wchodzi do wody, siedzi 3-5 minut i się wychodzi. Także wydaje mi się, że to jest sport typowo amatorski. Największą korzyścią morsowania dla mnie to jest, że jak już pomorsuję, to jestem obudzony w zasadzie od razu, ponieważ zwykle morsuję do południa. Jak przychodzę nad jezioro, to po prostu jestem troszkę zaspany i taki po prostu leniwy. Po wejściu do wody momentalnie jestem obudzony, chętny do pracy, do życia, także to jest dla mnie największym plusem. Jeszcze takim plusem jest to, że w zasadzie po takim morsowaniu mniej człowiek jest narażony na różne choroby, to właśnie również w tym czasie jest, żeby katarki nas nie dotykały, można powiedzieć. Pozostałe plusy, no to wydaje mi się, że to jest taki dopływ adrenaliny, takich dobrych endorfin, które powodują, że człowiek nagle chce mu się żyć, chce mu się chodzić, a w pandemii jest to właśnie bardzo wskazane, żeby były jakieś takie bodźce pozytywne, prawda? Zdecydowanie tak. Teraz właśnie tego brakuje i te nastroje nie są takie pozytywne i optymistyczne jak jeszcze rok temu. A jakie są negatywy z kolei? Ja akurat żadnych negatywów na własnej skórze nie odczułem, ponieważ wiem, że jest możliwy szok termiczny, że na przykład można zemdleć. Dlatego właśnie się powinno morsować w jakiejś grupie, żeby ewentualnie wyciągnąć takiego delikwenta, któremu coś się tam stało. Na temat minusów nie mogę nic powiedzieć, ponieważ żadne minusy mnie nie dotknęły na szczęście. Gdzie w Krakowie można morsować? Jakie są takie najpopularniejsze miejsca do morsowania? Mówiąc o terenie miasta Kraków, to chyba najlepszym miejscem dla krakowian jest Dale w Bagry, ponieważ tam można sobie podjechać, w zasadzie to jest pośrodku Krakowa i można z każdej strony Krakowa podjechać. Ja w tej chwili morsuję na Bagrach. Morsowało się dawniej również na Zakrzówku, ale w tej chwili jest remont, więc plac budowy. Wiem, że jeszcze można morsować na Kryspinowie, na Przylapku Rosierskim, ale to jest już troszkę poza Krakowem. Czy są jakieś przeciwwskazania dla uprawiania tego sportu? Znaczy, wydaje mi się, że największym przeciwwskazaniem są pewne jakieś choroby serca, prawda? Bo jak się wchodzi do wody, następuje ten szok organizmu i różne takie uderzenia gorąca i zimna. Po wejściu do wody na początku jest taki mechanizm obronny, że nagle człowiek tak zaczyna szybko oddychać i zaczyna tak po prostu drżeć, więc wydaje mi się, że właśnie takie choroby serca plus jakieś choroby typu apopleksja to właśnie też to nieskazane, ponieważ przy apopleksji no to się można również łatwo utopić, prawda? Więc najlepiej zrobić sobie badania kardiologiczne, echo serca i wtedy będzie wiadomo, czy człowiek jest zdrowy, czy nie. Z jaką częstotliwością pan morsuje? Jeśli byłaby taka możliwość, to ja bym morsował sobie 3 razy dziennie, co 2-3 dni, ale ponieważ pracuję, ja morsuję z kolegami tylko w sobotę, w niedzielę, bo wtedy wiadomo, jest więcej czasu wolnego. Chodzę tylko 2 razy w tygodniu, sobota, niedziela. To też po prostu zależy, czy na przykład jestem też bardzo zmęczony po całym tygodniu. Jeszcze się tak nie zdarzyło, bo morsowanie jest dla mnie taką przyjemnością, że nawet jak się nie mogę obudzić, no to po prostu zrywam się z łóżka, jakoś się zwlekam. Po morsowaniu, tak jak mówiłem, że jestem obudzony i mogę naprawdę góry przenosić. Czy posiada pan jakieś specjalne rady dla osób, które jeszcze nie morsowały, ale chciałyby zacząć? Najlepiej znaleźć jakąś taką grupę przyjaciół, która namówi. Tak jak ja mam tą swoją grupę kolegów, którzy mnie namówili. Wydaje mi się, że grupa jest najważniejsza. Co po wyjściu? Kiedy mamy już dość? Po wyjściu każda sekunda jest bardzo cenna, ponieważ organizm się bardzo szybko wyziębia, dlatego najlepiej sobie wszystko przygotować w rządeczku do ubrania, żeby tylko wyjść i się momentalnie ubrać. Buty sobie rozsznurować, przygotować sobie na zmianę spodenki i koszulkę. Można mieć na przykład też szlafrok, żeby się po prostu nim okryć szybko, bo po wyjściu w zasadzie przez pierwszą minutę to jeszcze można się jakoś ubrać, ale później po prostu zaczynają ręce drżeć, nie da się zawiązać sznurówek, także właśnie każda sekunda jest bardzo cenna, a szczególnie gdy wieje wiatr. Przygotowanie do wyjścia z wody zacząć najlepiej przed wejściem do wody. Taka moja konkluzja. Co może najbardziej nas zachęcić do morsowania? Wydaje mi się, że w tym roku to morsowanie odniosło taki sukces, ponieważ cała gospodarka, cały kraj był zamknięty i w zasadzie ludzie sobie znaleźli jakieś ujście na to, żeby gdzieś sobie pójść z przyjaciółmi i w zasadzie na tym to polegało w tym roku. Wydaje mi się właśnie, że morsowanie jest takim motywem, gdzie można przyjść, porozmawiać ze znajomymi, czego właśnie nam w tej chwili brakuje. I to
jest największym plusem tego morsowania w tym roku. Szanowni słuchacze, ja chciałbym jeszcze, korzystając z tego, że jestem na łączach, a nie wiem, kiedy mi się uda być następnym razem, chciałbym jeszcze pozdrowić moich licznych fanów i licznych znajomych, którzy w tej chwili słuchają tej mojej wypowiedzi, a w szczególności moją największą fankę Zuzię H. Więc jak najbardziej dziękujemy panu za udział w naszej audycji. Pozdrawiamy Zuzię H. I zdecydowanie wszystkich zachęcamy do spróbowania własnych sił w morsowaniu.